Zapewne Kena Burtona nie trzeba za bardzo przedstawiać, ale jak można przedstawić kogoś za bardzo? Ken Burton jest, jak sam powiedział w zaproszeniu, które skierował do uczestników tego kongresu, w zaproszeniu nagranym na wideo, jest przyjacielem Polski. Ken Burton, wybitny muzyk, wspaniały muzyk, również doceniony nie tylko w służbie w naszym kościele, bezpośrednio współpracując z Wydziałem Transeuropejskim, ale również i z Generalną Konferencją. Ale muzyk również doceniony przez świat, juror wielu, można byłoby powiedzieć, nie powiem teleturniejów, ale różnych przeglądów, także telewizyjnych, muzyki gospel, muzyki chrześcijańskiej. Właśnie teraz chcemy go tutaj przywitać. Ken, zapraszamy razem z tłumaczem Dawidem Polokiem. Myślę, że to nie będzie nic złego w tym, jeżeli powitamy Kena brawami. Dobry wieczór. Good evening. Ja, veselego sabatu. Happy Sabbath. Next time I will learn a few more words. A następnym razem kilka więcej słów się nauczę. But it is a great joy to be here this evening. Naprawdę jest wielką radością dla mnie być tutaj z wami tego wieczoru. And I do not come to you knowing all the answers to every question you have. A nie przyjechałem zapewne znając wszystkie odpowiedzi na wszystkie pytania, które moglibyście mi zadać. But I would say that it is good to have dialogue, even if the questions are difficult. Ale na pewno chciałbym powiedzieć, że warto rozmawiać, nawet pod warunkiem, że pewne pytania no będą trudne, będą ciężkie. Because it's only through talking and through dialoguing that we can come to understanding. Dlatego, że tylko przez dialog i przez rozmowę jedni z drugimi możemy dojść do porozumienia. So do not be afraid of difficult questions. A więc proszę, nie bójcie się zadawać trudnych pytań. Well, let me begin by saying a little bit about what my motive is for being here. Więc pozwólcie, że opowiem wam teraz troszeczkę o swoich motywach, dlaczego tutaj się znalazłem, dlaczego tu jestem wśród was. Now we have some slides. So tonight I'm going to be talking about music in the Bible. Więc dzisiaj będziemy mówić o muzyce, dzisiejszego wieczoru będziemy mówić o muzyce w Biblii. And if we can advance the next slide. A prosimy o następny slajd. I'll do a little signal to actually tell you. Now, so this is what I believe qualifies me to talk tonight. Więc oto to, co uważam, że no, o czym mogę mówić. I have a genuine passion for God. Mam taką prawdziwą pasję, jeżeli chodzi o Pana Boga. And if we are not here this weekend to experience God, we are wasting our time. I jeżeli nie zjawiliśmy się tutaj na ten weekend, aby doświadczyć Pana Boga, to tracimy czas. We are not here to hear opinions. A nie przybyliśmy tutaj, aby usłyszeć jakieś opinie. Or to create controversies. Albo żeby wzbudzić jakieś kontrowersje. But ultimately we should leave here on Sunday with a deeper desire to serve God. Ale to, co jest naszym celem, to abyśmy w niedzielę wyjeżdżając mieli takie większe poczucie, że powinniśmy służyć Bogu. I would say we should be aiming for three things. A więc trzy rzeczy weźmiemy, powiedzmy tak, na celownik, nie? To know God. Poznać Boga. To be known by God. Bycie poznanym przez Boga. And to make God known. I aby uczynić Boga znanym. And this third one talks about our mission to the world to make God known. Ten trzeci punkt, czyli aby uczynić Boga znanym, to jest właśnie nasza misja do świata. So tonight we're going to go on a journey. What does the Bible say about music? Więc dzisiaj pójdziemy w taką podróż. Co Biblia mówi o muzyce? I've seen many presentations about music. Wiele różnych wykładów słyszałem o muzyce.
It's a very, very, very hot topic. To jest, wiecie, taki bardzo, bardzo gorący temat. But if I'm being honest, I think the thing which is lacking is going back to the Word of God. Ale wiecie, tak szczerze mówiąc, to czego brakuje, to abyśmy udali się z powrotem do Pisma Świętego. Now I thought this presentation was going to take me about 2 or 3 days to put together. Wydawało mi się, że ten wykład, przygotowanie tego wykładu zajmie mi góra 2-3 dni. But then I realized just how much the Bible had to say about music. Ale potem zrozumiałem, jak wiele Biblia, przygotowując to, zrozumiałem, jak wiele Biblia mówi o muzyce. When I got my electronic concordance out, I typed in music. A kiedy moją konkordancję, czy też właśnie moją Biblię elektroniczną, wpisałem tam muzyka, song, pieśń, singing, śpiewanie, dance, tańczenie, instrumenty, and it came up with so many verses. I bardzo wiele wersetów wyświetlił mi komputer. It took me days and days to just work out exactly which verses I'm going to say and which verses I'm going to miss out. I wiele dni zajęło mi, aby wybrać wersety, które wezmę pod uwagę, a pominąć te, które chciałbym pominąć. So I said I'm passionate about God, I'm passionate about His Word, I'm passionate about the Adventist Church and Adventist Mission. Więc jak powiedziałem, ja chcę mówić o Bogu z pasją, bardzo, bardzo, ale również odczuwam taką wielką pasję co do misji Kościoła Adwentystu Dnia Siódmego. I'm Adventist through and through. My father worked for the church as a Bible worker. Jestem adwentystą tak od zarania dziejów, że tak powiem, a mój tata był pracownikiem biblijnym. I have a brother who's a theology professor in America. He's written some of your Sabbath school lessons. Mój brat naucza teologii w Stanach Zjednoczonych. Lekcje szkoły, podręcznik szkoły sobotniej napisał, był autorem. So Adventist in the cradle, Adventist in my life, Adventist in the grave. Więc adwentysta już w kołysce, adwentysta przez całe życie i adwentysta, któregoś dnia będzie w grobie. I also am a professional musician by training and also by employment. Również jestem pracuję w muzyce z muzyką z wykształcenia, jak również mój zawód to jest muzyka. Now I tell you this because again in many presentations I've seen about music as a trained musician I sometimes see well hold on person is not quite sure what they're talking about musically. Więc mówię wam o tym, ponieważ wielokrotnie widząc właśnie, jak ktoś mówi o muzyce, to zaczynam się zastanawiać, czy ta osoba wie, o czym mówi. As I said, I don't know everything. I'm not claiming to know everything. Ja nie mówię, że ja wiem wszystko, czy też przypisuję sobie, że wiem wszystko. I'm still learning, but I've had a privilege of having music education. Ja wciąż się uczę, ale miałem ten przywilej, aby uzyskać wykształcenie, właśnie wykształcenie muzyczne. And I'm also very familiar with the many controversies that we face regarding music. Jak również są mi znane różne wiele kontrowersji, które nam są również znane, jeżeli chodzi o muzykę. So what I hope we achieve, maybe have Scotty as they say in Star Wars. Okay. What I hope to achieve tonight is that we have a desire to know God more. Więc to, co chciałbym, żebyśmy osiągnęli dzisiaj, to właśnie, abyśmy posiedli taką chęć poznania Boga bardziej, to serve him more in our personal lives, abyśmy służyli mu bardziej w swoim osobistym życiu, in our church lives, również w życiu naszego kościoła, and to those who God has given us a responsibility to reach in the gospel. Jak również służyć tym, którym mamy zwiastować Ewangelię, mamy ten obowiązek czy przywilej zwiastować Ewangelię. Also I want to give you tools to think more deeply. Również chciałbym wam dać narzędzia, abyście mogli myśleć właśnie tak głębiej o muzyce. Again, I'm not going to tell you what to think, but just encourage you to think. Oczywiście nie powiem wam, co macie myśleć, ale jak, w jaki sposób o tych rzeczach myśleć. And what I hope we also achieve is a higher standard in our music making. Również chciałbym, abyśmy osiągnęli wyższy standard w tym, jaką tworzymy muzykę. So first of all, let's have a look at prophecy, Bible prophecy. A więc teraz po pierwsze przyjrzymy się temu, co biblijne proroctwa mówią o muzyce. In the books of Daniel and Revelation,
w księdze Daniela i Objawienia we see that there are certain timelines in prophecy. Widzimy pewne takie działy czasowe. One of them we are familiar with is 2300 years. Jeden z nich to 2300 dni poranków, tak? Which we believe brings us into the 1800s. Co, jak wierzymy, prawda, prowadzi nas aż do 19 stulecia. And Revelation 12 and 13. Więc Objawienie 12 i 13 talks about 1260 years. Mówi o 1260 latach. Which we believe points us to the rise of America and the capture of the Pope at the end of the 18th century. Co jak wierzymy, prowadzi nas właśnie do powstania papiestwa Ameryki, no i tego, co tam się dzieje, jeżeli chodzi o papiestwo. And in the book of Daniel it says that at that time knowledge will rapidly increase. Więc w księdze Daniela jest napisane, że w tych czasach na końcu wiedza gwałtownie zacznie wzrastać, poziom wiedzy zacznie wzrastać. So what we see happening in the 18th and 19th century. Więc to, co widzimy, co się dzieje właśnie w 19-20 stuleciu, are such philosophies as secularism. A to takie filozofie, które zaczynają powstawać, są coraz bardziej popularne, jak sekularyzm, sekularyzacja, ewolucja. We have the industrial revolution, where we started to make things, technology started to increase. Mamy na przykład rewolucję, prawda, przemysłową, gdzie zaczynamy wytwarzać pewne rzeczy, tworzyć pewne rzeczy. There's a rise in humanism. Oczywiście również właśnie humanizm. Atheism. Ateizm. Scientific development. I również różnego rodzaju naukowe właśnie odkrycia. And around about that time we see that man begins to rely a lot more on himself. Więc i w tym czasie widzimy, że ludzie zaczynają coraz bardziej polegać na samych sobie. And began to turn away from God. I w tym samym momencie zaczynają odwracać się od Boga. And began to question whether there was a creator. I zaczynają w ogóle zadawać pytanie, czy był ktoś taki jak stworzyciel. In the middle of all of that, I believe that God raised a movement of people. I w samym centrum tych wydarzeń wierzę, że Bóg wzbudził pewną grupę ludzi. With a specific message. Którzy mieli pewne specyficzne poselstwo. Which was calling people back to worship and acknowledge the Creator. Specyficzną wiadomość, którą było to, aby ludzie znowu oddali chwałę Bogu i aby chwałę Mu oddali jako Stworzycielowi. And to prepare for his soon return. I aby przygotowali się na Jego rychły powrót. So what is the purpose of the Adventist movement? Więc jakim celem było właśnie, jaki cel miał ruch adwentystyczny? Our mission statement on our General Conference website says the mission of the Seventh-day Adventist Church. Więc tutaj widzimy właśnie nasze motto misyjne, które brzmi tak. Misją Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego is to call all people to become disciples of Jesus Christ. Jest, aby powołać wszystkich ludzi, aby stali się uczniami Jezusa Chrystusa. To proclaim the everlasting gospel embraced by the three angels' messages. Aby zwiastowali Ewangelię wieczną, której wyraz daje poselstwo trzech aniołów. And these messages say worship God and don't worship the beast. I to w tym poselstwie jest po prostu napisane: oddajcie chwałę Bogu i nie oddawajcie chwały bestii. So it's all about worship. Więc chodzi tutaj, prawda, o oddawanie czci, o uwielbienie. And to prepare the world for Christ's soon return. I aby przygotować świat na rychły czy też powrót Chrystusa wkrótce. So with that mission in mind, we should have an understanding of how that affects our worship, our music. Więc mając na uwadze tą właśnie misję, którą to motto nakreśla, powinniśmy zacząć w tym kontekście myśleć o muzyce i o uwielbieniu. So let's take a journey through music. Więc teraz tak pokrótce taki przegląd przez dzieje muzyki. We'll start in heaven. Zaczniemy od początku, zaczniemy w niebie. Which is about 10 kilometers from Warsaw. Które jest niedaleko Warszawy. In heaven, in the book of Ezekiel 28:13, więc w księdze Ezechiela 28:13, we read about a heavenly being. Czytamy o istotach niebieskich.
O istotach, które mieszkały w niebie. The chief angel in heaven. O takim najważniejszym, czy też no, pierwszym z aniołów w niebie. Lucifer. I to był Lucifer. And in describing him, it talks about the skillfully made pipes and tambourines in his makeup. I właśnie mówiąc o nim, czy też pisząc o nim, Ezechiel mówi o właśnie o pewnego rodzaju fletach i tamburynach, które właśnie jakoś w jakiś sposób są z nim związane. Now first of all, let me just say I appreciate that different versions of the Bible may say different things. Oczywiście różne wersje, różne tłumaczenia Biblii w jakiś inny sposób mogą to oddawać. Na różne sposoby mogą oddawać to, co tam jest napisane. And I'm not going to get obsessed with what that actually means, but all I'm saying is that when he was described, they used a musical language. Więc nie będziemy dyskutować o tym, jakie to naprawdę były instrumenty, co oznacza tekst, jak to się wyraża, ale będziemy mówić o tym, że no, ten obraz jest w kontekście muzyki, jako prawda, istoty, która z muzyką jest związana. Isaiah had a vision of heaven. Więc Izajasz miał taką wizję nieba. And John also had a vision of heaven. I Jan również miał wizję nieba. And in that vision they saw angels crying, holy, holy, holy. I Jan w tej wizji widział, prawda, aniołów, którzy, prawda, cały czas śpiewali, wołali, święty, święty, święty. Many people have a problem with repetition in music. A wielu ludzi, wiecie, no, ma pewien problem, jeżeli w muzyce pojawiają się pewne powtórzenia, prawda? Jeżeli coś powtarzamy w pieśni jakiejś. But in heaven the angels are repeatedly saying holy, holy, holy to God. Ale w niebie aniołowie wciąż i wciąż powtarzają święty, święty, święty właśnie mówiąc o Bogu. And we learn that at creation również widzimy, że przy stworzeniu God called the worlds into being. Że Bóg powołał świat do istnienia. And in his conversation with Job, i w swojej rozmowie, później w swojej rozmowie z Hiobem, God talks about the morning stars singing together and the sons of God shouting for joy. Bóg mówi o tym, że właśnie przy stworzeniu gwiazdy śpiewały, a synowie Boży wołali z radości. So out of the reaction of something that great that God has done, singing followed. Więc widać tutaj, że jako odpowiedź na pewne wspaniałe rzeczy, których Bóg dokonuje, których Bóg czynił, muzyka była odpowiedzią, czy pieśń była odpowiedzią na to. And it was a song of celebration and shouting and joy. I była to pieśń, prawda, pochwalna, czy też taka pieśń radości, pieśń uwielbienia. Now creation itself is an expression of God's personality. Więc samo stworzenie jest jakby takim wyrażeniem Bożej osobowości. Creation was a result of sound which brought order. Więc stworzenie było rezultatem dźwięku, który przyniósł porządek. God spoke and it was done. Bóg powiedział i stało się. We learn in Isaiah 14 about the fall of Lucifer. Ale w Izajaszu w rozdziale 14 czytamy o upadku tegoż Lucyfera. It talks about Lucifer, the son of the morning, fallen. I jest tam napisane o Lucyferze, jako o synu poranka, który upada, tak? And in some English versions of the Bible, it says his instrument fell with him. I w niektórych angielskich tłumaczeniach Pisma Świętego, Biblii, jest właśnie wspomniane, że jego instrumenty razem z nim zostały wyrzucone z nieba, czy też upadły. The instrument wasn't a rock guitar. Ale tym instrumentem to, i możecie być spokojni, tym instrumentem to nie była gitara elektryczna. And I just say that jokingly, but i oczywiście to jest żart. A viol or violin. Oh yes, a violin. Aha, i oznacza to skrzypce, tak? Yes, skrzypce, that's what I'm about to say. Now the word used is a Hebrew word, Hillel. Więc słowo, które jest tam użyte, to hebrajskie słowo Hillel, which refers to the king of Babylon, które odnosi się do króla Babilonu. That whole chapter talks about the king of Babylon and compares that to Lucifer falling. Cały rozdział mówi o królu Babilonu
And you notice the language. Porównuje to do właśnie upadku Lucyfera. I teraz zwróćcie uwagę na język. The language in Revelation 14:9 says Babylon is fallen. Mm-hmm. Więc zwróćcie uwagę na ten język, czyli upad Babilon, tak? What exactly was Lucifer's sin? Jaki był grzech Lucyfera? Jak Lucyfer zgrzeszył? Co było grzechem Lucyfera? I want to be like God. Ja chcę być taki jak Bóg. It's pride, self, pomp, doing everything our way. Więc to była duma, pycha, samouwielbienie i chęć czynienia wszystkiego tak, jak ja chcę. Self-worship. Więc również samouwielbienie, właśnie przynoszenie chwały sobie. And worshiping other human beings. I również przynoszenie chwały innym istotom ludzkim. And he took that same lie into the Garden of Eden. I on również zabrał to samo, brak mi słów polskich, przepraszam. Ten sam argument do ogrodu Eden. When he said to Eve, you can be like God. Kiedy mówi do Ewy, mówi: słuchaj, możesz być taka jak Bóg. And he's been trying to deceive humanity all the time that we can be like God. I cały czas próbuje zwieść ludzkość, że możemy stać się tacy jak Bóg. Doing our own thing. A możemy swoje własne, że tak powiem, postawić na swoim. So we've started in heaven, we've moved to creation, now we're going to move to the first musical instruments, mention of musical instruments in the Bible. Więc okej, byliśmy w niebie, patrzyliśmy, co się działo w niebie, potem na moment skupiliśmy się na tym, co działo się w czasie stworzenia. And this is in Genesis chapter 4, which talks about Jubal. A teraz będziemy mówić o pierwszych instrumentach i tutaj w Księdze Rodzaju, właśnie w 4 rozdziale jest... Jubal, who says to be the father of those who play instruments. Czyli ten, który był ojcem wszystkich, którzy grali na instrumentach. And in Genesis 25, verse 27, czy przodkiem wszystkich, we have an indication of maybe the type of music or the nature of some of the music that existed. Więc mamy w Księdze Rodzaju w 25 rozdziale i 27 wersecie mamy o coś powiedziane na temat tego, jakie instrumenty wtedy, o wszystkich instrumentach, które wtedy były, prawda, dostępne. He says, why didn't you tell me so I could send you away with joy and to the singing of the music of timbrels and harps. Mm-hmm. Więc jest tam powiedziane właśnie przy okazji pewnej historii, że dlaczego mi nie powiedziałeś? Przecież odesłałbym cię z radością i ze śpiewem przy muzyce cymbałów i harp. Next we see Israel. Następnie widzimy, co się działo w Izraelu, tak? Mamy Izrael. After God had performed something miraculous. Więc po tym, jak Pan Bóg dokonał cudu, the parting of the Red Sea. Więc po tym, jak Pan Bóg podzielił Morze Czerwone, then we see two types of song recorded in Exodus 15. Widzimy dwa typy pieśni odnotowanych właśnie w Księdze Wyjścia w 15 rozdziale. And we can also read about this in Numbers 21. Verse 17. To samo w księdze, prawda, w Księdze Liczb jest in which chapter? Numbers 21:17. Yes. W 21 rozdziale właśnie Księgi Liczb. And here we see two types of song. I mamy tutaj dwa rodzaje pieśni. We see a song of Moses. Więc mamy tutaj pieśń Mojżesza. And then we also see a song of Miriam. Ale również mamy pieśń Miriam. Now the song of Moses talks about, you know, who is God and who are we in relation to God. Pieśń Mojżesza mówi o tym, kim jest Bóg, a kim my jesteśmy w stosunku do Boga. A song of Miriam is a celebration for what God has done for us. A pieśń Miriam to taka pieśń uwielbienia za to, co Bóg dla nas uczynił. So here are two examples of what we might call worship and praise. Więc mamy tutaj dwa takie przykłady tego, co moglibyśmy nazwać uwielbieniem i oddawaniem chwały właśnie. Worship asks the question, who is God and who are we in relation to him? Więc uwielbienie zajmuje się tym, odpowiada na pytanie, kim jest Bóg i kim my jesteśmy w odniesieniu do Niego. And when we discover who he is, we bow before him. I kiedy my już
prawda, dowiadujemy się, czy też zrozumiemy, kim On jest, to upadamy przed Nim w pokorze. Whereas praise celebrates God for what He has done. A znowuż oddanie chwały uwielbia Boga, przynosi Mu uwielbienie za to, kim jest. Also co zrobił, co uczynił. Also we see in the book, also we see in the song of Moses. I również widzimy w pieśni Mojżesza. Much more theology and teaching. Dużo więcej teologii i dużo więcej takiej nauki. It contains many more words. Jest tam dużo więcej słów. The song of Miriam. Znowuż pieśń Miriam. Contains fewer words. Ma mniej słów, jest krótsza. And it's a reaction to truth, a reaction to an experience. Jest to pewne takie, pewna odpowiedź na prawdę, odpowiedź na pewne doświadczenie, które stało się jej udziałem. So here we have an example of two different ways in which we can express ourselves to God through song. Więc już tutaj mamy dwa przykłady tego sposobu, w jaki możemy, prawda, wyrazić się przed Bogiem, wyrazić się pieśnią. So do we see how the Bible presents a very balanced picture? Więc widzicie tutaj, że Biblia bardzo taki zbalansowany obraz pokazuje, nie? It's not just one or the other. It's both. Both ways are valid. Forms of expression of praise and worship to God. Więc widać tutaj, że nie jest to tylko jedno albo drugie, że tylko jest to bardziej obydwa typy, że tak powiem, uwielbienia w pieśni są przez Boga zaakceptowane. Now we skip forward a few chapters in Exodus. Więc teraz przechodzimy kilka rozdziałów dalej w Księdze Wyjścia. And then we see an example of false worship. I teraz widzimy przykład właśnie udawanego oddawania chwały, tak? Where they build this golden calf, this golden bull. Niewłaściwego oddawania chwały. Zbudowali sobie złotego cielca. But notice in Exodus 32:18. Więc teraz w Księdze Wyjścia 32:18 zwróćcie uwagę. It does not say they proclaimed a festival to the calf. Że oni nie mówili o tym uwielbieniu jako o czymś dla tego cielca. It says they proclaimed a festival to the Lord. Oni mało tego, oni przedstawili te całe święta, że to są święta dla Boga, dla Pana. And when Moses was coming down, he said to Joshua, I hear the sound of singing. I kiedy Mojżesz schodził z góry, to w tym momencie powiedział do Jozuego, mówi, słuchaj, słyszę, jakby ktoś śpiewał. So here we have an example of people believing that they are offering something to the Lord, but really they are offering something to a false God. Więc mamy tutaj przykład tego, że ludziom się wydaje, że oddają chwałę Bogu, a tak naprawdę to, co czynią, oddaje chwałę zupełnie komuś innemu. After Moses had come down to the mountain, he asked, "Who is for the Lord?" Kiedy Mojżesz zszedł na dół, znalazł się wśród nich, to zadał pytanie: kto jest za Panem? And the tribe of Levi stood apart. The Levites. I Lewici od razu, prawda, wyłączyli się z tego tłumu. I przyłączyli do Mojżesza, czy też do Jozue. They did not join in this false worship. Oni nie przyłączyli się do... Przepraszam, oni stali z boku. Oni nie przyłączyli się do tego niewłaściwego oddawania chwały Bogu. And as a result, they were set aside, especially for service to God. I w związku z tym, że tak uczynili, zostali również odłączeni, aby specjalną służbę pełnić względem Pana Boga. We can also note that the Hebrew boys Shadrach, Meshach and Abednego did not join in the false worship and God also honored them. Również widzimy w Księdze Daniela, że Szadrach, Meszach i Abednego to samo nie przyłączyli się do tego niewłaściwego oddawania czci. So two examples of true and false worship. Więc mamy tutaj dwa przykłady, tak? Najpierw mieliśmy to prawdziwe oddawanie czci, tak jak należy Bogu oddawać cześć, a z drugiej strony mamy fałszywe oddawanie czci. And they both, tak? They both involved animated, joyful music. I obydwa przykłady widać tam muzykę, taką radosną muzykę. One was to a true God and one was false worship. Jedna jest dla prawdziwego Boga, a druga wręcz przeciwnie, było to oddawanie chwały, ale w takie fałszywe oddawanie chwały.
Deuteronomy 31, moving on. I teraz w piątej Mojżeszowej, czy w Księdze Powtórzonego Prawa 31. We see that God instructs Moses to write a song and teach it to Israel. Widzimy, że Bóg instruuje Mojżesza, prosi Mojżesza o to, żeby napisał pewną pieśń i nauczył jej Izraelitów. And in the book Child Guidance, Ellen White writes, "Evening and morning, join with your children in God's worship." I autorka Ellen White w książce Child Guidance właśnie a wychowanie napisała takie słowa. Reading His Word and singing His praise. Wieczorem i porankiem, razem ze swoimi dziećmi, przychodźcie, aby oddawać właśnie chwałę Bogu, czytając Jego słowo i oddając Mu chwałę również pieśnią. Teach them to repeat God's law. Uczcie je, aby powtarzały przymierze Boże. And she talks about the fact that Moses sets the words of the law to music. I mówi o tym właśnie, o tym wydarzeniu, kiedy to Mojżesz właśnie Boże prawo, prawda, dodał muzykę do tego. We also learn about the school of the prophets. Również wiemy o czymś takim jak szkoła proroków, tak? Czytamy o czymś takim. And in the books Patriarchs and Prophets, i w książce Patriarchowie i Prorocy, says Samuel, by the Lord's direction, established the schools of the prophets. Jest napisane, Samuel, kierując się radą Bożą, właśnie zbudował szkoły prorockie, tak? Czy założył szkoły proroków. And it says the subjects that they studied were sacred history, poetry and sacred music. I to, co nauczano w tych szkołach, to właśnie historia narodu wybranego, czy też ta uświęcona historia, również muzyka oraz poezja. And it said, sanctified intellect brought before the house, brought from the house of God things new and old. Więc właśnie intelekt uświęcony przez Boga przynosił do właśnie Bożego skarbca rzeczy nowe i starsze. And the Spirit of God was manifested in prophecy and sacred song. A Duch Boży był dawano wyraz Duch Boży dawał wyraz Duchowi Bożemu był dawany właśnie przez proroctwo i przez te święte pieśni, tak to. And indeed in the book of Samuel we read about prophets. It says when you come to the town you'll see a band of prophets. I kiedy czytamy w Księdze Samuela właśnie, kiedy przyjdziecie do miasta, zobaczycie całą grupę proroków, with instruments of music before them. Którzy będą mieli również ze sobą instrumenty muzyczne. In the Book of Kings, znowuż właśnie w Księdze Królewskiej, we see, get me a player of music. Jest napisane tak, przyprowadź do mnie muzyka. And while that man is playing, i kiedy on będzie grał, the hand of the Lord will come on me and I will give you the word of the Lord. Ręka Boga spocznie na mnie i ja wtedy będę zwiastował ci słowo Boże, czy też przemawiał w imieniu Boga do ciebie. And it happened just as he said. I tak się też stało, tak jak powiedział. Deborah and Barak. Dalej mamy Deborę i Baraka. In the book of Judges, chapter 5. Jest to w Księdze Sędziów, w rozdziale 5. They write a prophetic duet. Więc właśnie piszą, napisali wspólnie taką pieśń do śpiewania w duecie. Debora śpiewa część i Barak śpiewa też swoją część, swoją partię. Music was used in celebration. Muzyka była używana podczas świąt. We read verses like 1 Samuel 18:6. Na przykład czytamy 1 Samuela 18:6. Which talks about the woman coming out from the cities to sing. Jest tam napisane, jest tam powiedziane o kobietach, które wychodziły z miasta, wychodziły poza mury miasta i śpiewały. Also the dancers with tabrets, with instruments. Również są tutaj wspomniane tańce z, prawda, właśnie z tamburynami i z różnymi innymi instrumentami. Music therapy. Ale mamy również o terapii muzyką, tak? Now give orders to your servants to go and search for a man.
Więc jest napisane w Księdze Samuela, więc wydaj rozkaz swoim sługom, aby znaleźli człowieka, an expert player on a string instrument, który bardzo dobrze gra, eksperta w graniu na instrumentach muzycznych strunowych. And then when an evil spirit took over Saul, i później co się stało? No kiedy właśnie zły duch opanował Saula, by playing music on the instrument, to przez właśnie grę na instrumencie muzycznym that evil spirit would be driven away. Ten zły duch był jakby odchodził czy też od niego. Now can I say the Bible doesn't actually say what the nature of that music was. Biblia nie mówi nam dokładnie, co to była za muzyka. We often think because Saul was troubled in his spirit. My często myślimy o Saulu jako, wiecie, takim zakłopotanym czy też rozgniewanym w tym swoim duchu. That the music that David played would have been calm. Więc prawdopodobnie muzyka, którą grał Dawid, miała go uspokoić. Musiała to być spokojna muzyka. And maybe it was calm. I może była taka, może była właśnie spokojna. But what you also need to understand about the culture, the Hebrew culture. Ale co musicie zrozumieć, pewną rzecz o kulturze żydowskiej. Was that they also believed in driving the devil away with confident music as well. To, że oni wierzyli, że również taka muzyka pewna, czy też pewniejsza, czy też taka twardsza muzyka od jakby tego złego ducha odsunie, wyrzuci. Now the only point I'm making is that the Bible doesn't say what the nature of the music was. It just said David played a harp. And the spirit went away. That's ale to, co nie ma tam w Biblii napisane, jaka dokładnie to była muzyka, jest tylko napisane, że Dawid grał na harfie, a Saul się uspokajał, czy też ten zły duch odchodził od niego. Next we read about music in the temple and the Levite ministry. Następnie czytamy o muzyce w świątyni i to ma związek właśnie z służbą Lewitów. But you're going to have to come back tomorrow to hear about that. Ale aby o tym usłyszeć, będziecie musieli przyjść jutro. We'll cover that in more detail. I jutro o tym będziemy mówić troszeczkę w detalach, prawda? Trochę szerzej. The Bible also talks about songwriters and composers. Ale Biblia mówi również o pisarzach pieśni, czy też kompozytorach. Do we have any songwriters and composers here? Czy ktoś tutaj z was pisze pieśni? Czy ktoś pisał piosenki? Ktoś z was? Czy też muzykę komponował? Nobody's writing music? Nikt nie komponuje nic? Well, the Bible talks a lot about writing music. It says, you know, I will make a song to the Lord, I will make melody to the Lord. Judges chapter 5. Więc okej, ale Biblia mówi o ludziach, którzy tworzą muzykę. Na przykład w Księdze Sędziów w 5 rozdziale jest napisane, będę pisał muzykę dla Pana i melodię dla Niego komponował. And David wrote a song about Saul and his son. Więc Dawid napisał pieśń o Saulu i o jego synu. 2 Samuel chapter 3, it says the king composed this sad song for Abner. I w drugiej Samuelowej właśnie 3:33 jest napisane, że król tak o Abnerze pieśń skomponował. It says, I will give you praise and make a song of praise to your name, 2 Samuel chapter 22. I teraz w 2 Samuelowi 22:50 jest napisane, oddam ci chwałę i pieśń tobie ofiaruję, aby uwielbić twoje imię. Okay, everybody please close your eyes. Zamknijcie teraz oczy na chwilę. All right, can you tell me how many songs did Solomon compose? Powiedzcie mi teraz, ile Salomon pieśni skomponował? Right, just shout an answer. Don't open your eyes, just tell me an answer. Nie otwierajcie swoich oczu, bo będziemy mieli odpowiedź na ekranie. Ile pieśni skomponował Salomon? Ile? Somebody said 10 songs? Ktoś powiedział 10, tak, pieśni? Ile pieśni Salomon skomponował? Okay. Można strzelać. A song for every wife. Być może Salomon komponował pieśni za każdym razem, kiedy pojmował żonę. Dla każdej żony komponował pieśń, nie? Okay, tak dużo. Well, you can open your eyes. Actually, the answer's there. Więc jak już otworzyliście swoje oczy, to macie teraz tam za nami. A text you may not know existed. In 1 Kings 4:32. To jest werset, którego pewnie nie znaliście. W czwartym rozdziale pierwszej Księgi Królewskiej, czy w drugim wersecie jest napisane tak. It says Solomon composed about 1005 songs. Jest to napisane, że Salomon skomponował, napisał
1005 pieśni. So Pastor Tap, some wives got two songs. Więc what was the character of the music? Więc jaki charakter miała ta muzyka? Jakiego rodzaju muzyka to była? And I want to continue to remind you what we're doing tonight is just talking about music in the Bible. Więc chcę wam przypomnieć, że to, co o czym mówimy tutaj, to o czym chcemy rozważać, to jest muzyka w Biblii. I have not come with a hidden agenda. Nie mam żadnej ukrytej, ukrytego planu, agendy jakiejś ukrytej. I'm not trying to turn you from left to right or from right to left. Nie chcę was zwrócić w prawo czy też w lewo w żadnym kierunku. All I'm saying is, what does the Bible say? What does God's word say? And I don't want to talk about anything else apart from God's word. Wszystko, co chcę mówić, to co Biblia, co Słowo Boże mówi o muzyce. Nie będziemy się zwracać nigdzie indziej, tylko do Słowa Bożego. So we read about the bringing back of the Ark of the Covenant in 2 Samuel chapter 6. Więc w drugim rozdziale Księgi Samuelowej, w szóstym wersecie, czytamy o tym, jak skrzynia przymierza, tak, była Arka Boża, była sprowadzona z powrotem. And it talks about the fact that they were celebrating with all their might before the Lord. Więc jest tam również napisane, że oni świętowali przed Bogiem, ale świętowali z całych sił. Do you notice a theme here? Everything that's done, which is true worship, was before the Lord, was for God. Zwróćcie uwagę na ten tak myśl przewodnią. Wszystko, co było czynione dla Boga. And it said some of the instruments that they used. Więc jest tutaj napisane, również wymienione są pewne instrumenty, których użyli. And we can see some of them on the screen. I widzicie niektóre z tych instrumentów na ekranie teraz. So we have instruments, castanets. Mamy kastanety właśnie. Harps. Mamy harfy. Now the harp in that time wasn't like the big harp which we have today. It was a smaller instrument. Więc wtedy, w tamtych czasach, harfa to nie było ten olbrzymi instrument, który dzisiaj mamy. To były troszeczkę mniejsze instrumenty. We have the lyre, which is a smaller, almost like a guitar. Mamy lyrę, która jest taka mniejsza, coś prawie jak gitara. And well, in our English translation of the Bible, we say timbrels, but it's from the Hebrew word tof, which means a frame drum, different types of drums. Więc mamy coś właśnie takiego tutaj, co po angielsku jest przetłumaczone tak, jak widać na ekranie, ale są to takie jakby małe bębenki, taki rodzaj pewnego bębenka. Yeah, there's another instrument there which would have been shaken. Aby na nich grać, trzeba było nimi tak potrząsać. The English word for it is the old English word is a sistrum. Okej, okay. To jest właśnie angielskie słowo, którego starszym takim angielskim się używa, właśnie sistrum. And also cymbals as well. I również mieliśmy tam cymbały. There were different types of cymbals. There was the clashing cymbals and the high-sounding cymbals, which were like little bells. Więc były różne rodzaje tych cymbałków, właśnie takie duże, prawda, ale również takie, które trzeba należało właśnie uderzać jeden o drugi. No, różne rodzaje. Now what I found really interesting. I to, co bardzo mnie tutaj zaciekawiło. Because I know that percussion is always a controversial issue. To wiecie, perkusja jest zawsze instrumentem kontrowersyjnym, jeżeli chodzi o muzykę. But I'm talking about music in the Bible, so I'm safe. Ale słuchajcie, my mówimy tylko o muzyce w Biblii, tylko o tym, co Pismo Święte mówi o muzyce. Więc mam nadzieję, że jest okay. Is that the majority of the instruments in this celebration listed are actually percussion instruments. Ale zwróćcie uwagę, że większość instrumentów, które widać na tej liście, która tutaj jest wymieniona, to są instrumenty perkusyjne. But the verse says they were celebrating for the Lord. A werset wyraźnie mówi, że oni świętowali przed Panem, dla Pana. Anything can be used for bad. Więc wszystko może być użyte ku złemu. But to the heart that knows God, we can offer acceptable praise to God. Ale dla serca, które zna Boga, które zaakceptowało Boga, możemy przynieść, takie serce może przynieść to, co jest akceptowalne przed Boga, czy to co się Bogu podoba. So when they were taking it, of course, we know that Uzza touched the ark. Wiemy, and instantly died. Wiemy, jak ta historia się skończyła, że Uzza dotknął skrzyni Arki Przymierza, skrzyni Bożej i natychmiast stracił życie.
Skipping forward in the story, they took the ark back again a second time. Więc przeskakując dalej, oni po raz kolejny arkę zabrali ze sobą, bo zostawili ją na chwilę i później wrócili po nią. Now when I read this a couple of years ago, I was expecting when they took it back because of everything that happened, they would have been a lot more solemn. Wiecie, i wydawać by się mogło, że z powodu tego, co się stało poprzednim razem, prawda, śmierć Uzy i tak dalej, to tym razem, jak będą tą, będą arkę przewozić, to będą bardziej spokojniej, będą to czynić bez takiego świętowania. But no, the joy didn't change, the celebration didn't change, they didn't stop celebrating. Ale wcale nie, właśnie ta, to święto było równie huczne jak poprzednio. But what they did this time is after they'd taken some steps, they sacrificed a bull and a calf. Ale co tym razem, co zmienili, co robili tym razem, drugim razem arkę prowadząc do Jeruzalem, to za każdym razem, kiedy przeszli kilka kroków, składali ofiary. So once again, the difference wasn't necessarily in the music, it was in the sanctification of their hearts. Więc widzicie, że różnicą nie była muzyka, różnicą było przygotowanie ich serc, czy też uświęcenie ich serc. Okay, let's look at the character of the music. Więc zwróćmy teraz uwagę na charakter, na styl, rodzaj muzyki. A few verses. Więc kilka wersetów tutaj mamy. Now I've broken the golden rule of presentations. Więc pracuję z taką złotą zasadą prezentacji. The golden rule is make sure the letters are big enough and they're small here, so you need magnifying glass. Więc aby miały być te wersety większe, ale są mniejsze, więc musicie użyć szkła powiększającego. But very quickly. Ale bardzo szybko. The music, 1 Chronicles 13, I've got all the different reference points there, but with all their strength. Więc kilka takich, sformułowań o tym, jaka była to muzyka, jak oni to czynili. Czyli z całych sił. Another text says, sound aloud with voices of joy. Więc kolejny tekst to jest głośne brzmienie, głośny dźwięk, głosy uwielbienia. Another verse says skillful. Kolejny werset mówi o tym, że umiejętnie tworzenie muzyki, czy też muzyka umiejętna. Another verse says accompanied by shouting along with loud music. Kolejny werset jest tutaj napisane, że były okrzyki wraz z głośną muzyką. But loud music was on harps. Ale ta muzyka była grana na harfach. And lyres. I na lyrach. Now, I am not being controversial. This is just what the Bible says. I słuchajcie, nie próbuję wzbudzać kontrowersji. So please don't, czytam Pismo Święte. So please don't post a video of me on YouTube in 2 months' time and saying, look what he's saying out of context. This is the Bible. Więc proszę nie zatrzymujcie teraz właśnie YouTube'a, nie pauzujcie. Posłuchajcie tego, co mówi Biblia. To jest naprawdę w Biblii. Okay, another verse talks about brass instruments sounding loudly. Więc kolejny werset mówi o instrumentach z brązu, które brzmiały głośno. Another verse says, lifted up their voices. Kolejny werset mówi, że wznieśli swoje głosy. Another verse says, with joy. Kolejny werset z radością. Sang praises with gladness. Śpiewając uwielbienie i z radością to uwielbienie śpiewając. We also see about music in battle. We read about music in battle. Również w Biblii czytamy o muzyce w trakcie walki, tak? Muzyce, która grała, towarzyszyła w wojnie, czy też żołnierzom. How in battle they sent out musicians. I czytamy, jak w bitwie wysyłano muzyków. Thank you very much. ja bym... We're gonna get killed first. Może ja tak to przetłumaczę, ja bym się na to nie pisał. Nie chciałbym być pierwszym, który padnie na polu walki. And it says, when they began to sing praises, it confused the enemy. Więc jest tam napisane, że kiedy zaczynali śpiewać pieśni uwielbienia, wprowadzało to w pewne zamieszanie w szeregach wroga. Evangelism. Więc, page 499. Ewangelizacja 499 strona teraz. Ellen White writes, if there was much more praising the Lord. Autorka Ellen White pisze tak, jeżeli było więcej uwielbienia Boga. And much less remembering our discouragements or talking about our discouragements. Jeżeli byłoby więcej uwielbienia Boga, a mniej rozmawiania o tym, co nas w jakiś sposób martwi.
Many more victories would be won. O wiele, wiele zwycięstw byłoby osiągniętych. Also writes, let praise and thanksgiving be expressed in song. Niech uwielbienie i pieśni uwielbienia, czy też czy uwielbienie, niech to będzie wyrażone pieśnią. When tempted, instead of talking about our feelings, kiedy jesteśmy kuszeni, zamiast mówić o własnych uczuciach, które wtedy odczuwamy, lift up a song to have victory over the devil. Więc wznieście pieśń, aby zwyciężyć nad szatanem. Also in the ministry of healing, również właśnie w Ministry of Healing, she writes, song is a weapon that we can always use against discouragement. Jest napisane, pieśń jest to broń, którą możemy użyć wbrew właśnie zniechęceniu, użyć na zniechęcenie, prawda? Isn't that powerful? Music can be used to confuse the enemy. Więc jest to niesamowity koncept, niesamowicie taka mocna koncepcja, że właśnie muzyka może być użyta przeciwko wrogom. The Bible also has a whole book of love songs. Więc Biblia ma również całą księgę pieśni miłosnych. The language is of intimate human love. Jest tam nawet wyrażony w pewien sposób taka intymny, daje to, te pieśni dają wyraz intymnej miłości między ludźmi. It's also believed that this song is a poetic image of God's love for his church. Jest również powiedziane, że jest to taki po prostu poetycki przekaz Bożej miłości względem jego kościoła. It also has strong connections to the Sabbath. I również jest to bardzo mocno związane z sabatem. In Hebrew culture, in Jewish właśnie w żydowskiej kulturze, czy też właśnie w hebrajskim właśnie kontekście. On Friday evenings at sunset, some parts of the book of Song of Solomon is recited on the Sabbath. Więc Żydzi w kontekście sabatu wieczorem, w piątek, właśnie cytują, czy też czytają pewne teksty z Księgi Pieśni nad Pieśniami, napisanej przez Salomona. And Sabbath is compared like a bride arriving. Więc sabat jest porównany do właśnie do panny młodej, która przychodzi, nadchodzi. We also read about the Old Testament blues. Czytamy również o pewnym takim bluesie starotestamentowym, tak byśmy to nazwali, prawda? Blues starotestamentowy. The laments, the lamentations. I są to lamentacje, tak? Także. And the Bible text says that Jeremiah composed these laments for the death of King Josiah. Więc jest tam powiedziane, że te właśnie te lamentacje, czy też te treny Jeremiasz napisał po śmierci króla Jozjasza na tą okazję. Psalms. I teraz psalmy. A few quick facts about psalms. Kilka takich szybkich faktów na temat psalmów. How many books of psalms are there? Ile ksiąg psalmów mamy w Piśmie Świętym? Ile ksiąg psalmów? Somebody said seven? Somebody said 150. Okay, somebody said 150. Five, you said. He looked at the screen. All right, so, pięć. No więc pięć, jak jest na ekranie. So there are five books of Psalms. Więc jest powiedziane pięć ksiąg psalmów. There are 150 chapters in our Psalms. Jest 150 rozdziałów w naszych psalmach. But if you look in your Bible, it will actually say book one, ale, and book two, and book three, and book four, book five. Ale jeżeli otworzycie psalmy w Biblii, to będziecie mieli napisane księga pierwsza, księga druga, księga trzecia, księga piąta. And at the beginning of many of the psalms, there are instructions about what melody is to be used. I na początku księgi psalmów jest nawet napisane, jakich melodii należy użyć. Or what instruments are to be used. Albo jakich instrumentów należałoby użyć. Or the general style of the hymn, of the psalm. Albo jest nakreślony taki ogólny styl, w jaki należałoby wykonać ten utwór, który nazywamy psalmem. And we're going to discover something very interesting about some of the melodies which were used for the psalms. I odkryjemy coś bardzo szczególnego na temat melodii, których używamy właśnie do wykonywania psalmów. In another presentation. Ale to będzie w innej prezentacji, na innym wykładzie. Psalms talk about personal honest feelings. Więc psalmy mówią o takich osobistych, takich szczerych uczuciach, odczuciach.
Such language as, Lord, how long will you ignore me? Na przykład, mówiąc do Pana Boga, zwracając się tak, Panie Boże, jak długo będziesz mnie ignorował, zapominał o mnie? Psalm 22, a song which Jesus sang on the cross. My God, why have you forsaken me? Mamy kolejny psalm, psalm 22, psalm, który Chrystus śpiewał na krzyżu. Boże mój, czemuś mnie opuścił? Psalm celebrate the church. Psalm, który mówi o kościele. It says, you know, I will go to the altar of the Lord. Więc jest tam napisane, pójdę do właśnie ołtarza Bożego, czy well, ołtarza Pana. I was glad when they said to me, let's go to the house of the Lord. Albo na przykład psalm, który mówi o tym, byłem uradowany, rozradowany, kiedy powiedziano mi, pójdźmy do domu Pańskiego. Do we sing that song every Sabbath morning? We're off to church now, we're glad. Obyśmy śpiewali tą pieśń za każdym razem, kiedy jedziemy do zboru w sobotę rano. Jadę do zboru, więc jestem bardzo szczęśliwy z tego powodu. Psalms celebrate history. Więc psalmy, które miały mówić o historii. Many of them talk about the works of God that he has done throughout the history of the life of the Jews. Wiele z nich mówiące o historiach, o pewnych wydarzeniach, które miały miejsce w narodzie wybranym, w narodzie żydowskim w tamtych czasach. Psalms also speak of doctrines and faith. Ale psalmy mówią również o doktrynach i o wierze. For example, it says, the fool has said in his heart, there is no God. Na przykład jest tam powiedziane, głupiec mówi mówi w swoim sercu, nie ma Boga. Psalms are also prayers. Psalmy są również modlitwą. Psalms also teach us about the spirit of praise and worship. Ale psalmy uczą również nas o charakterze właśnie uwielbienia, modlitwy. Talks about songs of praise. Jest tam powiedziane o pieśniach uwielbienia. You know, I will extol you, I will lift you high. Ja cię wywyższę, ja będę cię wywyższał. A new song. Nową pieśń. A loud noise. Głośny dźwięk. I went to the house of the Lord with the voice of joy and praise. Ja udałem się do domu Bożego z głosem uwielbienia z uwielbienia i chwały, oddawania chwały. All the earth shall bow down, which is worship. Bądź też, że cała ziemia upadnie, co oznacza oddawanie czci. And sing praises. I będzie upadnie i będzie śpiewała, oddawała chwały śpiewając. So again we see that balance between the praise, that more reflective praise and celebration of worship. Więc widzimy tutaj właśnie ten balans między właśnie oddawaniem chwały takim refleksyjnym, a takim z całego serca. Psalms teach us to be distinctive in this world. I will sing his praise among the heathen. Więc psalmy również wyróżniały nas, czy też wyróżniały ich, powinny wyróżniać nas w tym w świecie. Right, there is a psalm which is for the Sabbath day. Does anybody know which psalm that is? Który psalm for the Sabbath? Jest pewien specjalny psalm. Psalm, który jest na sabat, na sobotę. Tak? Jaki to jest psalm? Który psalm mówi specjalnie na sobotę jest wybrany? Which one? 91. Almost. It's 92. Prawie, to jest 92. Psalm 92. Oh, I see. Apparently the English Bible, we're one ahead. Or it's, yeah. Oh, okay, all right. So, yeah, 91, 92. Yeah, so the psalm... Więc dokładnie, tak jak było powiedziane. And what does it say? It says it is a good thing to give thanks and to sing praise. Więc jest dobrą rzeczą oddawać chwałę Bogu i śpiewać Mu, wysławiać Go pieśnią. With an instrument of 10 strings. Instrumentem 10-strunowym. So Daniel, you've got 4 strings missing. Więc Daniel, tobie brakuje 4 strun w gitarze, prawda? Psalms teach us to be thankful. Więc psalmy były również śpiewane, aby wyrazić wdzięczność. Sing to God, for he has done marvelous things. Na przykład tutaj, śpiewajcie Panu, ponieważ uczynił wspaniałe rzeczy. Psalms teach us about balance. Ale psalmy nauczają nas również o pewnym zachowaniu pewnego takiego balansu. I will sing of mercy and judgment. Ja będę śpiewał miłosierdziu, ale również o sądzie. Many of the psalms talk about noise. Wiele psalmów mówi o dźwięku, o szumie. Ellen G. White talks a lot about noise. Więc Ellen White mówi bardzo wiele na temat szumu, czy też, prawda?
Her counsels are about using noise as a measure of praise. So you're thinking that the more noise you make, the more praise you're offering? Oh yes. Ellen White mówi o różnych dźwiękach, że może nam się wydawać, że im więcej dźwięku, im więcej dźwięków, prawda, wyprodukujemy czy też wydamy, tym więcej chwały oddamy Bogu. Or using emotionalism to create an atmosphere. Albo na przykład wydaje nam się, że używając emocji, grania na emocjach, również, prawda, uświęcimy tą atmosferę, czy też oddamy Bogu chwałę. Where people feel that they are being spiritual because of their emotional feeling. Kiedy to ludzie uważają, że przeżywają jakieś doświadczenie duchowe, ponieważ tak się czują, prawda, czują się tacy podniesieni duchowo. Now emotions were created by God, not by the devil. Oczywiście emocje zostały stworzone przez Boga, nie przez szatana. But the concept that you can rely on emotion and not think, that is the concept created by the devil. Ale pomysł, czy też koncepcja, że możesz zaufać swoim emocjom, zamiast po prostu logicznie myśleć, to jest zdecydowanie wymyślone przez szatana, a nie przez Boga. So remember on Mount Carmel, where the atmosphere got so excited, people just started to cut themselves when they lost control. Na przykład na górze Karmel mamy taki świetny przykład, że ludzie zaczęli pod wpływem emocji, zaczęli ciąć, prawda, rozcinać swoje własne ciało, zamiast myśleć. So just picking a little bit of what Ellen White said. She said Satan works with the din and confusion of such music, some music that she experienced. Więc Ellen White pisze tutaj o pewnej muzyce, której doświadczyła, że szatan działa przez taką muzykę. But she also writes, which if properly conducted would be praise and glory to God. Czyli muzykę, wręcz dźwięk takiego zamieszania, ale dalej dodaje, że podobne, że taka muzyka, gdyby była w odpowiedni sposób prawda, wykonana, mogłaby przynieść chwałę Panu. In other words, God always needs to be the object of our praise. Więc innymi słowy można powiedzieć, że Bóg zawsze musi być głównym obiektem naszej chwały, tak. Okay, we're getting to the end. I've got a few more. Jeszcze kilka wersetów. So, what does Psalm say about noise? It says sing to him a new song. Play skillfully with a shout of joy. Więc co psalm mówi o tym dźwięku? Śpiewajcie mu pieśń nową, grajcie z okrzykiem radości. And we see these three words together in the Bible a lot, which is sing and shout and joy. Więc wiele razy widzimy w Biblii te trzy słowa razem. Śpiewaj i krzycz z radością. Śpiew, wznoszenie głosu i radość. Wielokrotnie te trzy słowa razem w Biblii. Another psalm says, sing for joy to God, our strength. Shout joyfully to the God of Jacob. Więc tutaj kolejny werset, że... which one it was? Sing for joy to God and shout joyfully to the God of Jacob. Więc śpiewaj Bogu z całych sił i krzycz radośnie Bogu Jakuba. Do Boga Jakuba. The sound of joyful shouting and salvation is in the tents of the righteous. Więc dźwięk radosnych okrzyków i zbawienia jest w namiotach sprawiedliwego, tak? Kolejny mam. So the Bible is not afraid to talk about noise. Więc Biblia nie waha się mówiąc o dźwiękach, o dźwięku, o głośnym dźwięku. But there is joyful godly noise. Ale jest również takie radosne oddawanie dźwięku, czy też chwały Bogu przez dźwięk. And there's ungodly noise. Ale również jest tak samo, jest druga strona, czyli taki dźwięk, który Bogu chwały nie przynosi. But the point I'm making is let us not get mistaken in thinking that noise in and of itself is wrong, or loudness is wrong, or shout is wrong. It's a spirit behind which is wrong. Otherwise, the Bible wouldn't talk so much about it and encourage us to do that. Więc nie myślmy, nie wpadajmy w takie myślenie, że właśnie sam dźwięk, czy też nawet krzyk radości, głośne śpiewanie, no to już przynosi coś złego ze sobą.
ważny jest kontekst, ważny jest obiekt, który wysławiamy, prawda? Który, o którym myślimy, czyli oczywiście tutaj mamy na myśli osobę Pana Boga. Dance. Teraz taniec. Dancing was part of the spiritual celebration of the culture at the time. Więc taniec był częścią wyrażania te, no, duchowości w tamtych czasach. Most examples in the Bible are of females dancing. Mm-hmm. Biblia najczęściej w kontekście tańca mówi o kobietach, które tańczą. It was often associated with the playing of the timbrel. I również było, taniec był z, no, z graniem na tamburynie, również w jakiś sposób łączony. But also the happy sound of the flute. Ale również taki radosny dźwięk fletu w kontekście tańca również był użyty. And it was done mostly in celebrations and religious festivals. I było to najczęściej przy okazji świąt religijnych. Psalms make many mention of instruments used in the praise of God. Psalmy mówią o wielu instrumentach, które były używane, aby przynieść chwałę Bogu. Psalm 150 is the most known psalm. Psalm 150 jest najbardziej znanym psalmem. But there are actually 24 psalms which speak about instruments. Ale są 24 psalmy, które mówią o instrumentach pewnych. Now, let's talk a little bit about instruments. Instrumental sounds are produced in different ways. Instrumental sounds are produced in different ways. Więc dźwięki instrumentów są produkowane na różne sposoby, tak? Instrumenty produkują dźwięk na różne sposoby. By air. Przez powietrze na przykład. Vibrating strings. Przez wibracje strun. Moving the instrument. Przez poruszanie instrumentem. Or hitting the instrument. Albo uderzanie w instrument. Now in the 21st century we have another way of sound, that's electronics and computers. Więc teraz mamy również inny sposób wydobywania dźwięku, no, przy użyciu elektroniki, czy też elektryczności i również komputerów. Now the biggest organization of instruments is a classical orchestra. The largest organized group of instruments is an orchestra. Największą grupą, jak przykładem grupy instrumentów, to taka klasyczna orkiestra. In an orchestra we have four classifications of instruments. Więc w orkiestrze mamy cztery instrumenty są sklasyfikowane na cztery kategorie. So as a conductor, when I'm reading a conducting score, at the top will be the woodwind instruments. Mm-hmm. Więc na samej górze mamy drewniane instrumenty dęte, jakbym tak jako dyrygent patrzył na nuty. And then underneath that would be brass instruments. I później niżej byłyby instrumenty wykonane z brązu. And underneath that would be percussion instruments. I niżej byśmy mieli instrumenty perkusyjne. Okay, what is the largest percussion instrument? Jaki jest największy instrument perkusyjny, jaki znacie? Największy instrument perkusyjny. What do you think? Yeah, oh yes, you've got the xylophone. Yeah, there's different types of percussion instruments. But the largest sort of single set of percussion instruments is a piano. Przepraszam, ale pianino jest największym instrumentem perkusyjnym. Piano is classified as a percussion instrument in orchestra. Więc wyobraźcie sobie, że pianino jest właśnie największym, sklasyfikowany jako największy instrument perkusyjny w orkiestrze. Because it's produced by hitting. Hammers hit strings. There are 88 hammers which it hits strings. Dlaczego? Dlatego, że w pianinie mamy 88 takich młoteczków, które uderzają w struny. So we have a problem. We're talking about percussion in church. Będziemy mieli bardzo duży problem, jeżeli zaczniemy krytykować perkusję w kościele. Tak? Because all of our churches use percussion. Dlatego, że każdy kościół, każdy zbór używa instrumentu perkusyjnego. And then the last category of instruments at the bottom of a conductor score would be string instruments. Więc potem na samym dole tej listy instrumentów, tych czterech typów instrumentów w orkiestrze, to właśnie instrumenty strunowe. Right, take a look at this, Psalm 150. I teraz popatrzcie na to, 150 psalm. Wind instruments, it talks about the flute and the pipe. Więc instrumenty dęte. Brass instruments, it talks about the sound of the trumpet. Więc mamy instrumenty dalej z brązu, czyli dźwięk psalm... Dęte, blaszane. Dziękuję. Słuchajcie, dęte blaszane w takim razie, przepraszam bardzo za błąd. Percussion instruments, it talks about the cymbals, the clashing cymbals.
Więc tak, mamy perkusyjne instrumenty. The high sounding cymbals. I mamy również tutaj wysoko brzmiące instrumenty. And the timbrel. The timbrel. What is timbrel? Ktoś wie, co to jest timbrel? Yeah, well, timbrel is translated in from the Hebrew word toch, which means a drum. So it's different types of drums. So and type of drum. It could be a tambourine. It could be a, you know, a frame, a large drum. Więc jest timbrel jest to typ bębna, tak? Także w ten sposób. And that was often, obviously, timbrel was often associated with dancing. I właśnie timbrel był najczęściej kojarzony z tańcem. Which is why the psalm says, "Praise him with the timbrel and the dance." Więc dlatego psalm mówi właśnie, żeby chwalić go na tym timbrel i tańcząc. Now there are some who believe that the timbrel was only just shaken, just the little bells just. Więc niektórzy uważają, że ten timbrel to było coś właśnie, coś, co się potrząsało, tak? I wydawało dźwięk. But I want you to note in Psalm 81:2, it talks about striking the timbrel. Psalm 81. Yeah, Psalm 81. Ale w Psalmie 81, wersecie 2 mamy właśnie, że uderzać w ten timbrel, w ten instrument. Także było to coś, co się uderzało. And then we have strings, harp and a lyre. Więc później mamy również harfę i lyrę, czyli instrumenty strunowe. So Psalm 150 creates a balanced view of all the different types of instrumental sounds. Więc Psalm 152 ukazuje nam całą listę instrumentów właśnie. But each instruction says praise the Lord with. Praise the Lord with. I za każdym razem, każda z instrukcji w tym psalmie, prawda, jak refren powtarza się, oddajcie chwałę Panu na, oddajcie chwałę Panu na. I za każdym razem jest instrument, prawda. Okay. Praise the Lord, guitar. Więc chwal Pana, gitaro. Praise the Lord, piano. Chwal Pana, pianino. Praise the Lord, drums. Chwalcie Pana perkusją. Praise the Lord, bass. Basie, ty również chwal Pana. They're not doing anything. A one nic nie robią. Maybe they don't understand English. Może po angielsku nie. Maybe nie, I should speak to them in Polish. Może po polsku zaczną rozumieć. If I spoke to them in Polish, would they start playing? Ale czy jakbym przemówił nawet do nich po polsku, to czy one by zaczęły grać? Of course not. No, oczywiście, że nie. Why is that? Because dlaczego? They have no brains. They can't play themselves. Nie mają umysłu, nie potrafią same grać. The psalmist says, "Let everything that has breath and life praise the Lord." Dlatego psalm mówi o tym, że wszystko, co ma ducha, co ma życie, niech chwali Pana. Breath and life is the human being. Więc dech życia, czy też prawda życie, no chodzi tutaj o człowieka, o istotę ludzką, żywą istotę. So praise is done by living beings, not inanimate objects. Więc chwała jest oddawana przez żywe istoty, a nie prawda martwe obiekty. All right. So now many talk about instruments in the sanctuary and used in the temple. Więc później mamy jeszcze wymienione instrumenty, które były użyte w świątyni. And we will cover this more when we talk about the Levite ministry. I również będziemy o tym mówić troszeczkę więcej, jeżeli podczas gdy będziemy mieli wykład o służbie lewitów, tak, w świątyni. Consistently we read about the three instruments, the harp, the lyre and the cymbal, as instruments David used for praising God. Ale harfa, lyra i cymbały były wciąż wymienione wśród instrumentów, którymi szczególnie należało oddawać chwałę Bogu. So many have taught that those are the only instruments which were used in scripture, więc, in the temple. Więc wielu wydaje się, czy wielu mówi, że to są jedyne instrumenty, które były w świątyni, tak? But then I read Psalm 68:24. Ale później czytam Psalm, na przykład 68, 24 werset tam. It says, they have seen your procession, O God. Czyli, że wejście mojego Boga do świątyni. Procesja mojego Boga do świątyni. Some versions also say temple. Niektóre wersje tutaj tu będzie powiedziane, że to świątynia. Some believe it's poetic rather than literal. Niektórzy wierzą, że jest to użyte w kontekście poezji, tak? Że to jest poezja, nie dosłownie. But still, look at the verse afterwards. It says the singers went on. Ale nieważne, zwróćcie uwagę teraz nieważne, ale zwróćcie uwagę teraz na drugą część tego wersetu. Jest tutaj napisane, że śpiewacy weszli najpierw.
The musicians after them. A muzycy po nich. And in the midst of them were the maidens beating tambourines. A wśród nich były dziewczyny, które grały na tamburynach. Proceeding into the temple. I wszyscy wchodzili do świątyni. Now at this point some of you are thinking, he's talking a lot about singing and shouting and instruments and percussion. I teraz myślicie może w ten sposób, że on mówi bardzo dużo o śpiewaniu, głośnym śpiewaniu, o krzykach dla Pana, o instrumentach perkusyjnych i tak dalej, i tak dalej. He's trying to turn us into a charismatic church. I on próbuje nas zmienić na w jakiś kościół charyzmatyczny prawdopodobnie. If you feel like that, I challenge you to stand up and tell me which verse I read from the book of Ken. Jeżeli tak macie odczucie, jeżeli tak się czujecie, takie myśli was nachodzą, to proszę wstańcie i powiedzcie mi, który z tych wersetów odczytałem z księgi Kena, a nie z Biblii. Z księgi Kena Bartona, a nie z Biblii. Który z tych wersetów nie pochodził z Biblii, tylko z mojej księgi? Czyli ja sam go sobie wymyśliłem. What I'm trying to get us to do is just to see what the balance picture więc... of scripture. This is Hebrew culture and not everything is going to translate into Warsaw, for example. Więc to jest, wiecie, to jest ich kultura, hebrajska kultura. I nie wszystko będzie przetłumaczone na naszą kulturę, nasz język tutaj koło Warszawy, naszą kulturę. What I'm doing is just getting us to try to think of the difference between principles and maybe practices or traditions. Co chcę powiedzieć, to żebyśmy odróżnili pewne praktyki, pewne tradycje, prawda? When we say it's a principle that certain instruments are incorrect when it's mentioned in the Bible, then there is a problem. Kiedy my mówimy, że użycie pewnych instrumentów jest złe, bo zasady złe, pewne instrumenty są zasady złe, a o użyciu tych instrumentów jest napisane w Biblii. When we say that out of principle dance is wrong, when the Bible says we can praise God with dance, there is a problem between those two thoughts. Albo kiedy mówimy, że taniec jest niewłaściwy, a o tańcu jest napisane w Biblii, no to słuchajcie, mamy problem, bo nie zgadza się to z Biblią. We need to understand the difference between immorality and dance. They are not the same thing. They are not on the same. It's not a synonym. You know, immorality. Dance does not mean immorality, or immorality does not mean dance. Musimy rozgraniczyć pomiędzy niemoralnością, prawda, niemoralnym zachowaniem, a tańcem, bo między jednym a drugim nie da się postawić znaku równości. Taniec to nie oznacza od razu niemoralności, a niemoralność nie zawsze wyraża się tańcem, nie? And there are times I would advise people to stand still, because if you've been watching and beholding immoral dance, and that's in your head, there's a very strong possibility, like the children of Israel did, you might be tempted to bring it in into the worship of and believe it's the worship of God. Ale wiecie, bywa tak, że muszę poprosić, aby wszyscy raczej prawda stali spokojnie, czy też nie poruszali się za bardzo, ponieważ jeżeli oglądaliście, obserwowaliście, macie w umysłach swoich pewien taniec, który no niemoralny taniec, no jest szansa, że wprowadzicie, przyniesiecie go do również uwielbienia Boga. So dancing is not the problem, immorality is, and it's when they come together. Więc taniec sam, taniec nie jest problemem. Niemoralność jest problemem. I kiedy te dwie rzeczy połączycie, mamy problem. So we have a saying in the UK, you may have it here also, that you do not throw the baby out with the bath water. Więc mamy takie powiedzenie w języku angielskim, że by nie wyrzucać dziecka razem z kąpielą, prawda? No i to jest dobre, dobrze byłoby to zastosować i tutaj. After the Psalms and the writings, we have prophets. We see music in the books of the prophets used a lot. Widzimy tutaj również muzykę w księgach proroków, w pismach proroków, prawda? Widzimy wielokrotnie muzykę tutaj opisaną. The book of Habakkuk 3:1 says the prayer by the prophet was set to music. Jest tutaj napisane nawet, że modlitwa proroka była napisana jako pieśń, jako do muzyki. Isaiah 5:1 we see
Izajasza 5:1 widzimy. A song I will sing about my lover. Mm-hmm. It's what God says. Mm-hmm. I widzimy, że Bóg mówi, będę śpiewał o moim umiłowanym, mojej umiłowanej. There are some prophecies where God talks to us. Więc są pewne proroctwa, w których Bóg zwraca się do nas. About music. I mówi o muzyce. Amos chapter 5 verse 23. Na przykład księga Amosa 5:23. It says, "Get away with the noise of your songs." Jest tam napisane, zabierzcie ten dźwięk waszych pieśni. The reason why it was so noisy to God? Dlaczego było to takim szumem, czy takim it's because it dźwiękiem was done, do Boga? Done from a heart which was not right. Że było to nie dźwiękiem, tylko szumem dla Boga, dlatego że nie było to, nie wypływało to z serca, które, prawda, które chciało przynieść uwielbienie Bogu, czy też przynosiło uwielbienie Bogu. Yeah, the second part of that verse says, let justice roll like a river and righteousness like a never-ending stream. Ale później dalsza część tego wersetu mówi o tym, żeby sprawiedliwość wypływała jak rzeka. And we see many other texts in Ezekiel, Isaiah, Lamentations, which talks about God saying, "I'm going to silence the sound of your songs." Więc później czytamy w Ezechielu, w Izajaszu, czytamy coś takiego, że Pan Bóg mówi, uciszę dźwięk waszych pieśni. And God talks about restoration. Bóg mówi również o odnowie. He says, "When Israel is rebuilt." Bóg mówi o tym, że kiedy Izrael będzie odbudowany, he uses musical terms. To używa również tam terminów muzycznych. He says, again, you will take up your timbrels and go out and dance with the joyful. Że znowu weźmiecie swoje te instrumenty i będziecie tańczyć i będziecie radośni. He says, they will come and shout for joy on the heights of Zion. Jest tam napisane, będziecie przyjdziecie i na wzgórzach Syjonu będziecie tańczyć i śpiewać. And they will rejoice. I będą się cieszyć. I będzie radość w tym. And this is a text where I understand that God has a sense of humor. I tutaj jest pewien tekst i z tego tekstu wynika wyraźnie, że Pan Bóg ma pewne poczucie humoru. Because God says, then the young woman will dance and be glad. I jest tutaj napisane, że młode dziewczyny będą tańczyć i będą szczęśliwe. And then he says, the young and the old men as well. I później Pan Bóg dodaje, wiecie, ale również starsze kobiety i starzy mężczyźni również będą tańczyć i również będą się cieszyć. He didn't mention old women. I don't know why. Oh, didn't. He did not mention old women. He mentioned old men. I mentioned. Oh, you mentioned old women. No. He's adding to God's word. Okay. Więc słuchajcie, nie ma tam nic powiedziane o starszych kobietach, ale jest tam o starych mężczyznach powiedziane, prawda? Przepraszam. What an amazing verse. Zephaniah 3:17. Więc Sofoniasza 3:17. Fantastyczny werset tam. God talking to us like he does in this very personal way. Więc Bóg mówi tutaj w taki osobisty sposób przemawia. What a blessing it is to serve a God who reigns on high but who communicates to us also personally. Wiecie, jest niesamowitym błogosławieństwem służyć Bogu, który jest tak wyniosły, a jednak potrafi do nas tak osobiście przemówić. Okay, listen to this. The Lord your God is with you. Więc słuchajcie teraz tego. Pan wasz Bóg jest z wami. His power gives you victory. Jego moc daje wam zwycięstwo. The Lord will take delight in you. Pan Bóg będzie radował się nad tobą. And in his love he will give you new life. I w Jego, w swojej miłości da ci nowe życie. He will sing and be joyful over you. On będzie śpiewał i będzie radował się nad tobą. And wherever I go in the world, i gdziekolwiek udam się na świecie, when I get to heaven, because it's by God's grace, it's my intention to be there. I jeżeli udam się do nieba, jeżeli będę w niebie i bardzo bym tego chciał, when God gets ready to sing, kiedy Bóg przygotuje się do śpiewania, I'm reserving the entire front row. To ja zarezerwuję na tą okazję cały pierwszy rząd. So I said it first. Okay. I pamiętajcie o tym, wtedy ja zarezerwowałem pierwszy rząd. I just want to see, that overwhelming hearing God sing, I just cannot imagine, it's too much for my brain. Ja sobie nie potrafię wyobrazić tego, co to będzie, kiedy Pan Bóg zacznie śpiewać. To jest zbyt wiele, żeby sobie wyobrazić. Now do you see how much the Bible actually talks about music? Więc zwróćcie uwagę, jak wiele Biblia mówi o muzyce, prawda? There were probably verses that you
you never knew before, or never realized that the Bible said that. Więc są prawdopodobnie pewne wersety, które nigdy nie spodziewaliście się, że są takie wersety w Piśmie Świętym. Nie spodziewaliście się, że Biblia takie rzeczy mówi. And there's so many more verses I could have mentioned. Jest tak wiele wersetów, które również mógłbym wymienić, tak wiele innych wersetów, które mógłbym wymienić. And guess what? We are still in the Old Testament. A i popatrzcie na to również, że to jest tylko Stary Testament. Jeszcze nie tknęliśmy Nowego Testamentu. So in a couple of minutes we're just going to go very quickly the way that I drive on the roads in England. Very quickly. Więc teraz słuchajcie tak bardzo szybko, ekspresowym tempie, tak jak jeżdżę po Anglii, tak bardzo szybko, ekspresowo przez właśnie. But I did warn you that I'm passionate about the Word of God, and when I see things, I, you know, it excites me. Więc widzicie, ja was ostrzegałem przed tym, że Słowo Boże bardzo wzbudza we mnie wielki entuzjazm. Więc kiedy widzę takie rzeczy, no, chcę o tym powiedzieć. So in the New Testament now, things have changed. Więc teraz Nowy Testament, rzeczy się trochę zmieniły. The gospel is open to the Gentiles. Więc Ewangelia poganie również Ewangelia otwiera się na pogan. We know the temple is going to be destroyed. Wiemy, że świątynia zostanie zniszczona. And we now have the priesthood of believers rather than the priestly ministry they had in the Old Testament. I teraz mamy właśnie kapłaństwo wszystkich wierzących zamiast jakiejś wybranej grupy kapłanów, którzy w Starym Testamencie mieli tą służbę, pełnili. We see music used as a witnessing tool, Paul and Silas in prison. Widzimy muzykę, która staje się, prawda, narzędziem misyjnym, tak? And Paul encourages us to continually offer what he calls a sacrifice of praise. Na przykład tam apostoł Paweł jest teraz w więzieniu, prawda, ten przykład był. Więc tutaj apostoł Paweł wzywa nas, abyśmy wciąż sacrifice of praise, prawda, ofiarę uwielbienia przynosili Bogu. This is Hebrews 13:15, if you want to follow the Hebrews 13:15. I jeżeli chcecie, to przeczytajcie właśnie z listu do Hebrajczyków 13 rozdział, tam możecie znaleźć ten tekst po polsku. And a sacrifice is something that is separated for God. Więc ofiara jest to coś, co jest odłączone dla Boga. A sacrifice was killed, which meant freedom from sin and something untainted. Więc ofiara została zabita, więc jest to uwolnienie od grzechu, coś takiego czystego, coś nieskazitelnego. And it says we should continually offer that sacrifice of praise. I jest tutaj napisane, że powinniśmy ciągle oddawać taką ofiarę chwały. Our problem is that sometimes we come to the church service. Naszym problemem jest, że czasem właśnie przychodzimy na nabożeństwo czy też and we are waiting for somebody to sort of switch the praise switch on in our minds. I czekamy na moment, kiedy ktoś przyjdzie i przełączy nam jakiś taki przełącznik właśnie uwielbienia dla Boga w naszym umyśle, prawda? Or we find it difficult to participate, or we're just not engaged. Mm-hmm. Bądź też właśnie no jest nam ciężko się skupić, czy też prawda, wejść w to całe uwielbienie, prawda? Stoimy gdzieś z boku, jakś wyłączeni. But it says let us continually, that's the continual process. Mm-hmm. Ale jest tutaj napisane, że musimy to czynić wciąż, że jest to proces ciągły, nie jest to coś, co się dzieje raz. So worship, praise should be the continual life that we live throughout the week, so we've got something to bring to God on a Sabbath. Więc przynoszenie chwały Bogu, przynoszenie uwielbienia jest to coś, co jest to sposób, w jaki powinniśmy żyć przez cały tydzień, aby w sobotę przynieść coś specjalnego dla Boga właśnie. And a sacrifice costs something. A wiecie, ofiara zawsze coś nas kosztuje. It may cost our pride. Może naszą dumę będzie to kosztować. Whatever it costs, cokolwiek to kosztuje, we offer ourselves as an acceptable offering, not acceptable in our own eyes, but acceptable to God, an offering of ourselves to God. That's a sacrifice, a true sacrifice, the true worship we offer. Więc cokolwiek by to było, jakakolwiek ofiara, jest to ofiara nas, taka prawdziwa, rzeczywista ofiara. We are told to sing with the spirit and the understanding. Mamy śpiewać w duchu i ze zrozumieniem. Imbalanced worship says sing with the spirit.
taki uwielbienie, które, które jest niezbalansowane, prawda, nie, nie, źle zbilansowane, to jest na przykład, że mówi o tym, że mamy śpiewać tylko w duchu. Imbalanced worship says sing with the understanding. A znowu z drugiej strony również brak balansu w uwielbieniu będzie mówić nam, okej, musicie śpiewać i absolutnie wszystko musi być dla was zrozumiałe, takie oczywiste. Balanced worship, sing with the spirit and the understanding. Więc a zbilansowane właściwie uwielbienie mówi o tym, że mamy właśnie ze zrozumieniem, ale również w duchu śpiewać, przynosić uwielbienie. It is the intellect, it is the prefrontal cortex. Mm-hmm. Więc jest to intelekt. In conjunction with the spirit, the understanding, with the emotions that God has given to us. Mm-hmm. Jest to intelekt, ale również jest to coś, co Bóg nam przynosi. Jest to duch, który przynosi właśnie nam. God deserves everything, not just the part. Bóg zasługuje na wszystko, a nie na jakąś tam część. The psalmist says, let everything within me give praise to God in Psalm 103, verse 1. Więc psalmista mówi, niech wszystko we mnie przyniesie chwałę Bogu. And then it says, let the word of God dwell as you encourage one another in psalms and hymns and spiritual songs. Jest powiedziane, niech Słowo Boże żyje, mieszka w was, kiedy wzmacniacie się nawzajem przez psalmy, hymny i pieśni duchowe. But again, do we see the language? It says, be filled with the Spirit. Ale znowu popatrzcie na język, jaki jest użyty. Bądźcie wypełnieni duchem. And let the word of Christ dwell in you. I niech Słowo Boże mieszka w was. So the filling of the Spirit is first. Więc najpierw jest wypełnienie duchem. We don't try to do music and try to get music excited so that we can get the Holy Spirit. Mm. Więc nie jest tak, że prawda, zaczynamy śpiewać, zaczynamy tworzyć muzykę, czy to zaczynamy grać i czekamy, aż Duch Święty nas wypełni. The Spirit is in us first, and then we speak in psalms and hymns. Więc Duch jest w nas najpierw, a potem prawda, śpiewamy czy też hymny, psalmy i tak dalej. The word of Christ is in us first, and then we teach. Więc Słowo Boże jest najpierw w nas, a potem możemy je nauczać. Book of Revelation. Jeszcze w Księdze Objawienia. That when Revelation means we're near the end. A jak jesteśmy w Księdze Objawienia, to znaczy, że zbliżamy się do końca. Again, music is a central feature in Revelation. Więc muzyka w Księdze Objawienia jest w centrum wszystkiego. Now we have the angels praising God, saying holy, holy, holy. Mamy aniołów, którzy oddają chwałę Bogu, mówiąc święty, święty, święty. We have this verse which talks about each one having a harp. Jest tutaj również powiedziane o tym, że każdy ma harfę. Singing a new song. Śpiewają nową pieśń. Praising in a loud voice. Śpiewają na głos, głośno. And John explains this vision he had of the harpists playing their harps. I Jan również tutaj wyjaśnia w tej tą wizję, gdzie muzycy grają na harfach. And he said it was like the sound of rushing waters, like the sound of thunder. Więc jest to jak dźwięk, no, że to brzmiało jak dźwięk głośnej wody, jak prawda, piorun. Więc to nie jest tak jak, prawda, grecka mitologia, że widzicie małych aniołków, którzy grają taką słodką muzykę na malutkich harfach. Why? Because it says no one could learn the song except who? The redeemed. Nikt nie mógł nauczyć się pieśni poza odkupionymi, jest tak napisane. If I'm redeemed from sin, jeżeli jestem wykupiony z grzechu, redeemed from this world, wykupiony z tego świata, redeemed from death, wykupiony ze śmierci, redeemed from the power of hell and the grave, wykupiony z mocy piekła i grzechu, being saved by the grace of God, uratowany czy też zbawiony przez łaskę Bożą. Through the sacrifice of Jesus Christ and overcoming by the blood of the Lamb. Przez ofiarę Jezusa Chrystusa i jestem zwycięzcą przez krew baranka. Then there's a new song that's in my heart. To sprawia, że w moim sercu jest nowa pieśń. And that's what Revelation 5 is talking about. I o tym mówi właśnie Objawienie rozdział 5.
Song of Moses and the Lamb. Więc następnie mamy pieśń Baranka, Mojżesza i Baranka. When Babylon is defeated, it says the music of harps, pipes and trumpets will not be heard in you ever again. Kiedy jest mowa o tym, że upadł Babilon, czy też Babilon został zwyciężony, to jest również napisane, że dźwięk harf i innych instrumentów nigdy już tobie nie będzie słyszany. This is confusing. We thought the harps weren't Babylon's instruments. Ale to dziwne, bo przecież harfy to chyba nie był instrument używany w Babilonie, nie? Or the trumpets were not supposed to be Babylon's instruments. What's going on? Albo trąby miały też nie być. O co chodzi? Trąby w Babilonie, co one tam robiły? But again, you understand my point. Rightly employed for God and wrongly employed for God. Ale widzicie, tutaj jest ten wyraźny podział na to, w jaki sposób te instrumenty są użyte. W właściwy sposób użyte, aby przynieść chwałę Bogu, i w niewłaściwy sposób, prawda, użyte, co nie przynosi chwały Bogu. Revelation talks a lot about trumpets. Trumpets were used as a call to war. Więc Księga Objawienia mówi o trąbach, które są, prawda, wzywają do walki, do wojny. A sound of warning. Również jako dźwięk ostrzeżenia, jako alarm. Or as a sound of announcement. Albo jakaś wieść, jakaś wiadomość. And that's why in your car. Dlatego w swoim samochodzie. When you do this on the steering wheel. Kiedy naciśniecie na, prawda, kierownicy. You don't hear the sound of a violin. To nie słychać, to nie gra piękna muzyka z, prawda, skrzypiec. Now, do you hear the sound of a flute? Albo na przykład flecik nie zaczyna grać. But you actually hear a horn. Ale w tym momencie słyszycie głos trąbki. Because it's a sound of warning. We have it right from the Bible. Dlaczego? Dlatego, że jest to dźwięk ostrzeżenia. I to pochodzi z Biblii, prawda? The voice of the redeemed are said to sound like mighty thundering. Więc głos zbawionych brzmi jak grzmot, prawda? But we also see many bowing before the throne. Ale również widzimy wiele oddawania czci, też pokłonów przed tronem. And that's what we understand by this word worship. This bowing. I tak rozumiemy właśnie to słowo uwielbienie, czy też przynoszenie chwały przez właśnie to, prawda, oddawanie pokłonów. Translations of the Hebrew word barak and shaka, and Greek word proskuneo. Więc jest to tłumaczenie greckich słów barak i shaka proskuneo. I po grecku proskuneo, prawda, upaść. Which means to bow down. Tak, and I know pastor Gert is going to talk a little bit more about the wider meaning of that word. Co pastor Gert nam właśnie wyjaśni dokładnie to słowo, znaczenie tego słowa proskuneo. So it says that they bow, and then it says that they praise, singing and shouting with a loud voice. Więc jest tutaj napisane, że oni kłaniali się, jak również, prawda, oddawali chwałę, głośno oddawali chwałę. And that's what we see, the balance in worship. I tutaj właśnie widzimy ten balans w nabożeństwie, czy też w oddawaniu czci, chwały. So we've gone through music in the Bible from Genesis to Revelation. Więc przeszliśmy teraz tak szybko od Księgi Rodzaju do Objawienia o tym, co Biblia mówi o muzyce. From before the world began to after the world, as we know it will end. Od czasu, kiedy świat powstał, czy też jeszcze przed powstaniem świata, aż do końca. So what does the Bible teach us? Więc co Biblia nas naucza, tak w konkluzji? Co Biblia nas naucza o muzyce? The Bible consistently teaches that when we are not with God, Biblia mówi wyraźnie i powtarza, że kiedy nie jesteśmy z Bogiem, or when we try to mix with things which are not of God, albo kiedy, prawda, próbujemy w jakiś sposób połączyć się z rzeczami, które nie są od Boga. Our music is like noise to God. To w tym momencie nasza muzyka rzeczywiście będzie brzmieć do Boga jak jakiś szum, jak jakiś dźwięk. It leads to false worship. Prowadzi do fałszywego oddawania chwały, czci. And God rejects the music. I Bóg odrzuca taką muzykę. When we are exclusively with God. Ale kiedy jesteśmy z Bogiem, offering ourselves, tylko z Bogiem, offering ourselves as a living sacrifice to Him. I oddajemy się jako ofiara Bogu. Which means ourself and our sin and our pride dies, and God gives us a new life.
co oznacza, że nasza duma, nasze samolubstwo, to wszystko upada, czy też oddala się od nas, a Bóg zaczyna żyć w nas. Then our music becomes an acceptable offering. To wtedy nasza muzyka staje się taką ofiarą zaakceptowaną przez Boga. It is not limited. Nie jest ograniczona. We use our resources, our voices and our instruments. Używamy naszych środków, naszych głosów, naszych instrumentów. And when we are with him, we can be totally free in our praise to him. I kiedy jesteśmy z nim, to możemy być, jesteśmy kompletnie, mamy wolność w tym, w jaki sposób. I didn't say totally free to do whatever we wish. I said totally free in our praise to him. I nie powiedziałem, że zupełnie dowolnie możemy oddawać mu chwałę, ale jesteśmy, przepraszam, że możemy robić dowolne rzeczy, ale nie, jesteśmy, możemy robić dowolne rzeczy, które są jemu na chwałę, czy też oddawać chwałę w taki wolny sposób, taki jak. So my encouragement to us all is to just think honestly and prayerfully about the musical offering which we offer to God. Więc chciałbym nas zachęcić, was zachęcić, abyście myśleli uważnie o tym, w jaki sposób przynosicie chwałę, przyniesiecie chwałę Bogu, w jaki sposób przynosicie, w jaki sposób przynieść chcecie chwałę Bogu. And draw our inspiration from the Word of God. I aby nasza inspiracja pochodziła ze Słowa Bożego. As to how we approach God and how we praise God. W jaki sposób przychodzimy do Boga i w jaki sposób oddajemy chwałę Bogu. There's no point we're talking about devil's music. Dlatego, że nie ma sensu mówić o tym, o muzyce szatana, jaką szatan. If people in the people are giving Satan their everything. Kiedy ludzie oddają Bogu, szatanowi wszystko. And we're sitting here complaining about it. I my wtedy no narzekamy na to. Whilst we give God 50%. A w tym samym czasie my oddajemy Bogu tak tylko połowę, prawda, 50%. We should learn what it is to give our total selves, our total praise to God. Więc musimy nauczyć się zrozumieć, jak oddać Bogu wszystko, całkowicie oddać Bogu. Every time you come to sing in a church service is an offering of praise. You're saying, God, accept this. Więc za każdym razem, kiedy przychodzicie oddać chwałę Bogu, to w kościele czy też podczas nabożeństwa, to przynosicie Bogu ofiarę i prosicie, Boże, zaakceptuj to. Every time you play, you're saying, God, accept this. Za każdym razem, kiedy gracie, mówicie do Boga, Boże, zaakceptuj to. And we need to be continually thinking through every word, every sentence, every note. God, this is for you. I za każdym razem, z każdym dźwiękiem, z każdą nutą, z każdym, prawda, ze wszystkim, co robimy, musimy myśleć, Boże, to jest dla Ciebie. Thank you very much for your patience. Dziękuję Wam za cierpliwość. And we've set the foundation on just looking at what the Bible says. I haven't changed the word or tried to make something mean what it doesn't mean. We've just said what the Bible says. Więc powiedzieliśmy o tym, co Biblia mówi na temat muzyki, nie zmieniając ani jednego słowa, nie zmieniając treści, mówiąc tylko o tym, co mówi Biblia. Daliśmy takie podwaliny pod kolejne właśnie. And with this foundation we can be ready now to offer some more practical help, some more practical perspectives on how music in the service of God can be the best. I teraz, mając to na uwadze, mając ten fundament, możemy mówić o tym, jak najlepiej służyć muzyką Bogu. This will be the day that your music and your praise changes. Więc niech będzie to dzień, kiedy wasza muzyka i wasze uwielbienie, które przynosicie Bogu, zmienia się. Niech was Bóg błogosławi.